Bo z wielu zajęć przychodzą sny, a marność z nadmiaru słów. Boga się przeto bój. 7. Gdy widzisz ucisk biednego i pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyżsi na to boma. 8. Pożytkiem dla kraju byłby wobec tego wszystkiego król dbały o uprawę ziemi. 9. Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci, a kto się kocha w zasobach, ten nie ma z nich pożytku. To również jest marność. 10. Gdy dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze. Jakiż pożytek ma z nich właściciel, jak ten, że nimi napawa swe oczy? 11. Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. 12. Istnieje bolesna niedola, widziałem ją pod słońcem, bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. 13. Bogactwo to bowiem przypada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego już nie ma. 14. Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przeszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. 15. Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przeszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno? 16. A nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i w smutku, w wielkim zmartwieniu, w chorobie i w gniewie. 17. Oto, co ja uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem. Jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył, bo to tylko jest mu dane. 18. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. 19. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje radością serca. 1. Istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi. 2. Użyczył Bóg komuś bogactwa i skarbów, i sławy, tak że nie zbraknie mu niczego, czego tylko zapragnie, a tego używać Bóg mu nie pozwala, lecz człowiek obcy tego używa, to marność i przykre cierpienie. 3. Gdyby ktoś zrodził nawet 100 synów i żył wiele lat, i dni jego lat się pomnożyły, lecz dusza jego nie nasyciła się dobrem i nawet pogrzebu by nie miał, powiadam, szczęśliwszy od niego nieżywy płód. 4. Bo przyszedł jako nicość i odchodzi w mroku, a imię jego mrokiem zakryte. 5. I nawet słońca nie widział, i nie wie niczego, on większy ma spokój niż tamten. 6. A tamten gdyby nawet 1000 lat przeżył, a szczęścia nie zażył żadnego, czyż nie zdąża z wszystkimi na jedno miejsce? 7. Wszelka praca człowieka dla jego ust, a jednak żądza jego niezaspokojona. 8. Bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu? 9. Lepsze jest to, na co oczy patrzą, niż niezaspokojone pragnienie. To również jest marność i pogoń za wiatrem. 10. To, co jest, zostało już dawno nazwane, i postanowiono, czym ma być człowiek, to też nie może on z tym się prawować, który mocniejszy jest od niego. 11. Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność, co człowiekowi z tego przyjdzie? 12. A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, dopóki liczy marne dni swego życia, które jakby cień przepędza? Bo kto zna mi człowiekowi, co potem będzie pod słońcem? 1. Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. 2. Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka. I człowiek żyjący bierze to sobie do serca. 3. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. 4. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. 5. Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców. 6. Bo czym trzaskanie cierni płonących pod kotłem, tym jest śmiech głupiego. I to jest także marnością. 7. Bo rzecz przywłaszczona może ogłupić mędrca, a przekupstwo czyni serce przewrotnym. 8.
Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. 9. Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców. 10. Nie mów, jak się to dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne? Bo nieroztropnie o to się pytasz. 11. Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo, i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce. 12. Bo w cieniu mądrości, jak w cieniu pieniądza, a większa jest jeszcze korzyść z poznania mądrości, darzy życiem tego, który ją posiada. 13. Przypatrz się dziełu Bożemu. Bo któż naprostować może to, co on skrzywił? 14. Gdy ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a wiedzie ci się źle, wtedy to rozważ, zarówno jedno jak i drugie sprawia Bóg, ponieważ człowiek nie może dociec niczego zgoła, co będzie potem. 15. Wszystko widziałem za marnych dni moich, tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje. 16. Nie bądź przesady niesprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? 17. Nie bądź zły do przesady i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem swym umrzeć? 18. Dobrze. Jeżeli się trzymasz jednego, a od drugiego ręki swej też nie odejmiesz, bo kto się boi Boga, tego wszystkiego uniknie. 19. Mądrość czyni mądrego silniejszym niż 10 mocarzy, którzy są w mieście. 20. Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. 21. Nie zwracaj też uwagi na wszystkie rozmowy, jakie się prowadzi, ażebyś czasem nie usłyszał, jak ci zło życzy twój sługa. 22. Bo często przecież, jak sam wiesz, ty także innym zło życzyłeś. 23. To wszystko badałem i miałem na uwadze mądrość. Mówiłem, chciałbym być mądrym. Lecz mądrość jest dla mnie niedostępna. 24. Niedostępne jest to, co istnieje, i niezgłębione któż może to zbadać? 25. Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać mądrości i słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. 26. I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siedzią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. 27. Oto, do czego doszedłem, powiada Kohelet, jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę. 28. Której nadal szukam, a nie znajduję. Znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. 29. Tylko, oto co stwierdziłem, Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów. 1. Któż jest jak mędrzec i któż poznał znaczenie rzeczy? Mądrość człowieka rozjaśnia jego oblicze, tak iż surowy wyraz jego twarzy się zmienia. 2. Rozkazów króla przestrzegaj, pomny przysięgi złożonej przed Bogiem. 3. Nie sprawiaj sobie niepokoju, odejdź sprzed jego oblicza. Nie wdawaj się w złe sprawy, bo wszystko, co tylko zechce, może uczynić. 4. Ponieważ słowo królewskie ma moc, a któż do niego powie, cóż ty czynisz? 5. Ten, kto przestrzega rozkazu, nie wie, co to zła sprawa, a serce mądre pamięta o czasie i sądzie. 6. Na każdą bowiem sprawę jest czas i sąd, gdyż zło człowieka wielce na nim ciąży. 7. Bo nie wie wcale, co będzie, a jak to będzie, któż mu oznajmi? 8. Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad dniem śmierci nie ma mocy. Tak samo nie ma zwolnienia na wojnie i nie uratuje nieprawość tego, kto ją popełnia. 9. To wszystko widziałem, zwracając uwagę na wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, w czasie gdy człowiek jeden panuje nad drugim, na jego nieszczęście? 10. Ponadto widziałem, jak złoczyńców ze czcią składano w grobie, a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego, i zapomniano w mieście o tym, co tam ci czynili. To również jest marność. 11.
Ponieważ wyroku nad czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest skore do czynów złych. 12. Zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie, a jednak długo żyje. Chociaż ja również i to poznałem, że szczęści się tym, którzy Boga się boją, dlatego że się Go boją. 13. Nieszczęści się zaś złoczyńcy, i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni, dlatego że nie ma w nim bojaźni wobec Boga. 14. Jest marność, która się dzieje na ziemi, są sprawiedliwi, którym się zdarza to, na co zasługują grzesznicy, a są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują sprawiedliwi. Rzekłem. I to jest marność. 15. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. 16. Gdy swoją uwagę na to zwróciłem, by poznać mądrość i przyjrzeć się działu, jakie się dokonuje na ziemi, bo ani w dzień, ani w nocy snu nie zaznają oczy człowieka. 17. Widziałem wszystkie dzieła Boże, człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem, jakkolwiek się trudzi, by szukać nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. 1. Bo wszystko to rozważyłem i wszystko to zbadałem. Dlatego że sprawiedliwi i mędrcy, i ich czyny są w ręku Boga, zarówno miłość, jak i nienawiść nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje. 2. Wszystko jednak jest dla wszystkich. Ten sam spotyka los sprawiedliwego, jak i złoczyńcę, tak czystego, jak i nieczystego, zarówno składającego ofiary, jak i tego, który nie składa ofiar. Tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem, z przysięgającym, jak i z takim, który przysięgi się boi. 3. To złem jest wśród wszystkiego, co się dzieje pod słońcem, że jeden dla wszystkich jest los. A przy tym serce synów ludzkich pełne jest zła i głupota w ich sercu, dopóki żyją. A potem do zmarłych. 4. Bo któż stanowi wyjątek? Wszyscy żyjący mogą jeszcze mieć nadzieję, bo lepszy jest żywy pies niż lew nieżywy. 5. Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. 6. Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość już dawno zanikły, i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem. 7. Nurze więc. W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Bo już ma upodobanie Bóg w twoich czynach. 8. Każdego czasu niech szaty twe będą białe, olejku też niechaj na głowę twoją nie zabraknie. 9. Używaj życia z niewiastą, którą się kochał, po wszystkie dni marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem. Po wszystkie dni twej marności. Bo taki jest udział twój w życiu i w twoim trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. 10. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił. Bo nie ma żadnej czynności ni rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. 11. A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżem bieg się udają, i niewaleczni w walce zwyciężają. Tak samo niemędrcom chleb się dostaje w udziale, ani rozumnym bogactwo, ani też nieuczeni cieszą się względami. O czas i przypadek rządzi wszystkim.